Halo, halo, dobry wieczór, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry Słuchaj, jeśli grasz w zakłady bukmacherskie A nie słuchałeś mnie jeszcze, albo lubisz słuchać tych moich wypocin Poświęć proszę te 12-15 minut, nie wiem ile to się tam zejdzie Odpowiem Ci na pytanie, które pada ostatnio w komentarzach pod filmami na YouTubie Dlaczego Robert Ty się tak jarasz tym tsunami? Czy to jest naprawdę takie dobre? Czy Ty robisz ściemę? Czy... O co tutaj chodzi? Powiem Wam tak o tym jak powstało to tsunami już wam mówiłem, więc nie będę wam się powtarzał. Stworzyliśmy pewien program, który w sposób absolutnie fenomenalny przewiduje wyniki zdarzeń sportowych. Naprawdę procent trafialności tego programu i kursy, jakie potrafi trafić. Uprośćmy, żeby było łatwiej komputer no mi po prostu wywaliły psychikę kompletnie. Gdzieś od około 10-12 tygodni ja to testuję i wyniki są kosmiczne. Kosmiczne. Jeśli wymyślicie, że ja po trzech latach, tworząc swoje marzenie, Akademię Gry, mógłbym zrobić jakiegoś skama, wałka, nie wiem jak Wy to nazywacie, różnie to nazywacie. Generalnie jeśli wymyślicie, że to jest ściema, no to jesteście w dużym błędzie. Myślę, że aż tak wielkiego idioty z siebie nigdy bym nie zrobił. Widzę, że nagonka, taka nagonka, atak jakaś taka tych różnych hejterów, o których miałem już nie mówić, ale ja wam powiem, bo wiele razy wam mówiłem, że jak my w Akademii wygrywamy kasę, to jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo niewygodni dla wielu środowisk. I nie będę się już powtarzał teraz po kolei dla jakich. Jak sobie poglądacie te moje wypociny, to się dowiecie dlaczego jak ty dołączysz do Akademii Gry i będziesz wygrywał pieniądze, to zaczniesz być mocno nielubiany przez niektóre osoby. I to mnie trochę dziwi, a z drugiej strony mnie nie dziwi. Bo jeśli ktoś zarabia na tym, że ty przegrywasz, no to ja to po części rozumiem, że jak zaczniesz wygrywać, no to jest mu to nie na rękę. Okej. Okay. Ale myślę sobie, że to narzędzie jest naprawdę tak fenomenalne, że nie powinienem tego powiedzieć, ale to powiem. Ja naprawdę zapraszam tych wszystkich niedowiarków, naprawdę tych wszystkich niedowiarków, konkurencję, jeśli w ogóle taka istnieje, tych wszystkich mistrzów od value, tych wszystkich mistrzów od progresji, od różnych ustawianych meczy, od, no od różnych, no tych generalnie ludzi, którzy twierdzą, i wiecie, jak ja to zawsze mówię, <coughs> że dieta keto jest najlepsza na świecie. A ja wam udowodnię, że, że tak wcale nie jest i że coś, co być może jest tak dobre, jak wasze teorie, może być tak dobre, albo jeszcze lepsze, no nie wiem. No, wydaje mi się, że naprawdę stworzył się produkt, stworzyło się narzędzie, które może nam dać wszystkim bardzo fajnie wygrywać. I to jest tylko tyle i aż tyle. Pytanie, dlaczego ja nie daję wam meczy wcześniej? Już wam powiem dlaczego. Ponieważ ja kiedyś robiłem yy, pewnego rodzaju ankietę, w której wzięło 780 parę osób. I wyniki tej ankiety mnie po prostu przeraziły. Świadomość polskiego gracza w zakładach bukmacherskich, takiego gościa, co idzie do STS-a, fortuny czy gra przez, przez online, jest, żeby ich nie obrazić, no ale generalnie jest słaba, tak? Ludzie jakby kupują emocje, ludzie chcą te emocje, widzę co się dzieje u nas na sygnalu i nie mogę tego zabronić do końca, bo ludzie kupują. Sobie emocje. Ludzie wydają jakieś tam pieniądze ciężko zarobione, stawiają na jakiś tam zespół, typu, na przykład, nie wiem, Barcelona, i w tej chwili siedzą i, i zastanawiają się: wejdzie, nie wejdzie, wejdzie, nie wejdzie. I dla nich tak naprawdę nie liczy się ten wynik końcowy dla nich się licz, liczą te emocje, że oni znowu się zastanawiają, czy, czy mieli rację, obstawiają, czy nie. No i super, ja to szanuję, ale powiem Wam, że od dawna marzyłem o takim narzędziu, które by mi przewidywało tak te wyniki jak przewidują narzędzia firm macherskich. bo nie wiem czy wiecie, ale oni takie programy również mają. I to nie jest tak, że oni szacują prawdopodobieństwo w meczu Antwerpia Porto na zasadzie takiej, że mają jakiegoś tam super speca, który ogląda mecze i on to wszystko wie i on dzisiaj sobie wymyślił, że dzisiaj Porto będzie faworytem. Nie. Oni biorą setki, jak nie tysiące różnych parametrów i te parametry tak samo komputery mieli, mieli na końcu wypluwa im jakieś tam prawdopodobieństwo. Na podstawie tego prawdopodobieństwa oni yy, robią kursy, wrzucają swoją marżę i tak dalej, i tak dalej. Nieważne. Jeśli polski gracz, dam mu trzy mecze z kursami 2,40, czyli po odjęciu podatku nie mam kalkulatora teraz, a nie umiem policzyć, ile to jest 2,40 minus 12%. Wybaczcie mi, jeśli ktoś zagra po 100 zł, trzy mecze, single, 2,40, 2,40, 2,40, i w Polsce ten człowiek trafi dwa z tych mecze, a jeden przegra, to na 780 parę osób, które wzięło udział w ankiecie i między innymi było takie pytanie, właśnie, to 75% ludzi odpowiadających uznało, że wynik jest uwaga, słaby. Wynik jest słaby. Czyli zobaczcie jakie są cyferki, jakie są fakty. 90 kilka% procent osób przegrywa w zakładach Bukmacherskich regularnie, wygrywa garsteczka, garsteczka. Firmy Bukmacherskie rozrastają się w w tempie, klon goni klon, pojawia się jest jakaś jedna firma, która ma, jak się mocniej zagłębisz, okazuje się, że jeden właściciel ma już sześciu bukmacherów czy iluś tam nieważne. Rozrastają się na maksa, bo widzą, że w Polsce ludzie są po prostu słabi, mówiąc językiem takim młodzieżowym prostym, i ludzie wolą wtapiać, wolą najbardziej sierają tym, że mają kupon za 5 zł i do wygrania 12 tysięcy i Następnego dnia podniecają się w tym punkcie jeden przez drugiego, że temu zabrakło dwa mecze, a temu znowu nie wszedł jeden mecz. Znacie to, nie? Znowu mi nie wszedł jeden mecz. No to ja kiedyś się pytałem, to dlaczego nie zagrasz jednego meczu? Nie, to nie ma sensu. No co zagram za 5 zł, wygram 10 czy 12? No przecież to nie ma sensu. No i to jest właśnie nieumiejętność liczenia przez polskiego gracza. Jeśli masz trzy mecze, po kursach na przykład, to wymyślam, kompletnie to jest przykład, z, wiecie skąd. Kursy 2,40, zagrasz po stuwie. z każdego masz te ze 100 tam 20 zł, tak? Czyli ty zarobiłeś 240 i straciłeś stówę, czyli zarobiłeś, finalnie masz ze 140 zł. Pi razy drzwi, czy ma 120, 100 czy 140, obojętnie. Chodzi o to, że zagrałeś, <laughs> założyłeś się z bukmacherem, i po trzech zakładach jesteś stówkę do przodu. I 70 parę procent ludzi uważa, że to jest słaby wynik. I to jest klucz. I dlatego ja nieraz się śmieję, że panowie z tej czy z tej firmy pływają katamaranami po Belize, po y, jakichś tam. Y, no, jakiś tam dalekich, dalekich morzach i oceanach, a z was się śmieją. Bo do tego dochodzi taka. Y, Nagonka, trzeba grać duże kursy. Po co grasz duże ku... Po co małe kursy grasz? Przecież to nie ma sensu. Spróbuj zagrać na przykład, że dzisiaj wygra coś tam, nie wiem, no szachtar po 13. A co ci tam, że Barcelona wygra? Przecież to nie ma sensu w ogóle grać. Z jednej strony oczywiście nie ma sensu w Lidze mistrzów grać kursów 1,20. To jest samobójstwo, ale to jest liga mistrzów, to jest co innego. I powiem wam tak. <laughs> Zacząłem sprawdzać to tsunami. Chodził mecz za meczem. Oczywiście były po drodze mecze, które nie weszły i będzie jeszcze masę meczy, które nie wejdą, ponieważ żaden algorytm, żaden komputer, żaden program, nic na świecie nie przewidzi tak zwanych wałków w spotkaniach, tak? Tu sędzia wydrukuje coś, tam, tu czegoś nie zauważy. Tu wszyscy krzyczą, że jest karny. Sędzia podchodzi do monitora i nagle jest War i mówi, że jednak nie ma karnego. No pewnych rzeczy się nie przewidzi. Jakieś kartki z kapelusza w końcówce, żeby tylko był rzut karny No sami wiecie, co chwilę wychodzą kolejne klocki, chocki, tak zwane, że 8 lat temu, 10 lat temu, czy ileś tu ustawiali, tam ustawiali i albo przynajmniej te mecze były nie do końca uczciwe, więc wiedząc już, że polski gracz daje mu 300 zł i on idzie się założyć z Buchmacherem i on przegra wszystkie 300 i dla niego to jest norma i nie ma jakichś większych emocji, no po prostu przegrał tam, no tu padła bramka taka, tu ręka, tu coś, tu osłabienie. No przyjmuje na klatę, przegrał 300 zł, jest spoko, nic się nie stało. Ale jak ja mu dam trzy spotkania, wejdą dwa i on jest stówę do przodu, no to on mówi, że jest słabo. I dlatego nie mogę da dać wam żadnych meczy wcześniej, aczkolwiek dzisiaj zrobię wyjątek, za chwilę wam pokażę jaki. No, i sami zobaczymy, czy miałem rację, czy nie miałem racji. Bo ja nie wiem, jak się skończą te mecze. Ja nie wiem, ja nie jestem jasnowizem. Ja mam oczywiście czarodziejską kulę, tak? No, żartuję teraz, oczywiście. No nie mam tej kuli, kurczę. Czasami wam mówię, że mam tą kulę i ją trę tak mocno. No ale nie mam jej. A może mam? Nieważne. Dobra, <laughs> bo się zamotałem. Krótko mówiąc, żeby tego nie przedłużać, Tsunami dla mnie. Coś, o czym marzyłem od 21 lat. O czym marzy prawdopodobnie większość grających, którzy chcą po prostu wygrywać kasę. Bo mnie na przykład nic tak nie cieszy, jak wygrywanie kasy. I niezależnie, czy jest to 10 zł, 50, 100, 3000. Wygrana jara mnie po prostu jak małe dziecko. Więc jak, tak jak Wam mówiłem, jak leży żona, Parę dni temu obok mnie, a ja jej krzyczę, jakieś tam dziwne Vital O czy jakieś tam inne takie zespoły, i mówię, trafiony, 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 trafiony. I mówię, czy ty widzisz, dziewczyno, co się dzieje? Ona mówi, no widzę, same zielone. I ja mówię, tak, ten program trafia po prostu mecz za meczem to jest szok. meczy których w życiu bym nie postawił, których bym ja nie wybrał po żadnym head-to-head, -head, po żadnych statystykach, po, po żadnej grze po, no nie wybrałbym po prostu. Bo mój mózg nie jest w stanie przerobić tylu rzeczy, co jest prze, w stanie przerobić algorytm. No po prostu. I teraz zagram z Wami w otwarte karty, bo jak widzę jakieś tam te wpisy, że tam ktoś u Bukmachera gra i że to jest ściema, coś, to tak jak mu tam napisałem. Chłopaku, szukaj sobie pracy. Poważnie. To nie są żarty. Szukaj roboty, bo nadchodzi tsunami. Zobaczcie. Pokażę Wam, jak to będzie wyglądało. Ja to oczywiście testuję, tak jak Wam powiedziałem, za 6 dni ruszamy. 31 będę od rana przyznawał te dostępy, a być może jeszcze wcześniej zobaczymy. Jeszcze Wam coś powiem: cena jest zaporowa, prawda? Cena jest zaporowa, powiem Wam dlaczego. Bo najwięcej właśnie takich ludzi, którzy mówią, że wynik 3 mecze z tego 2 trafione po kulsie 2,40 to jest słabo. To są ludzie, którzy grają bardzo małymi stawkami. To są ludzie, którzy po prostu kupują sobie, sobie emocje, oni sobie grają tak jak ja nieraz czytam na Signalu. A co mi Robert zabronić? Ja gram dla fanu, ja gram dla, dla beki, ja gram dla czegoś tam. On no, po prostu gra dla jaj. No więc, żeby jakby, żeby jakby, żeby jakby ten program na początku miało szansę nabyć najwięcej osób, takich, które rzeczywiście Marzyły o tym co ja, żeby realnie wreszcie zacząć zarabiać kasę, żeby nie trzeba było. Tego nie powiem. No właśnie, wielu rzeczy nie mogę powiedzieć, bo widzicie, ludzi to boli. Jest taka grupa ludzi na pewno, którą to bardzo boli i oni będą robili te wpisy. Nie wiedzą, że nas już jest w Akademii kilku, kilka osób, które siedzą niemal 24 na dobę i wszystkie debilne komentarze są usuwane. Po co? po to, żebyście nie dali się zrobić w jajo. Bo pamiętajcie, że jeśli my wygrywamy, to ktoś te wygrane wypłaca. Więc komuś tych pieniędzy ubywa. I wiadomo jest, że on zrobi wszystko, żebyśmy nie wygrywali. To jest normalne. Co można zrobić najprościej? No najprościej można kogoś zdyskredytować, wyśmiać, obśmiać. Rozumiecie? Poniżyć, yy, zastraszyć. No, no różne są metody. No, dostaje różne maile dziwnej treści, Dostaję jakieś te, te wpisy, widzę pod, nad, pod tym YouTubem, to no niektóre są słabe, ale ja wiem, że wy siedzący tam po drugiej stronie czasami, którzy piszecie te komentarze, nie robicie tego z jakiejś takiej przemyślanej e, złości, czy nie. Być może ta kwota, która w tej chwili się pojawiła za to tsunami jest dla was zaporowa i wkurzacie się, bo że nie możecie dołączyć i nie możecie wygrywać, więc... Pomimo tego, że wy mnie hejtujecie i mówicie, że ściema, że skam, że SRAM i tak dalej. Najbardziej to mi się śmieszy ten, to słowo skam. To jest. To jak kiedyś yy, byłem mały, grałem w gry komputerowe, to pamiętam były takie skam. Rewelacja, i to widzę nie znika. Nieważne. Posłuchajcie. Chodzi mi po głowie, chodzi mi po głowie, żeby więcej osób miało szansę skorzystać z tego. Dzisiaj wpadłem na taki pomysł, być może on jest głupi, mówię Wam teraz bez większego zastanowienia się nad tym pomysłem. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Pomyślałem sobie, że żeby większa grupa ludzi, nawet ci, którzy mają, nie wiem, tam 100, 200, 300, 500 zł na grę, mogły skorzystać z tego tsunami, to dzisiaj, tak jak wracałem do domu, wpadł mi pomysł do głowy taki, że a może zrobić taki dostęp weekendowy, piątek, sobota, niedziela, trzydniowy, obojętnie, możesz sobie to wtedy mieć, nie wiem, poniedziałek, wtorek, środa, kiedy tam będziesz chciał. Wchodzisz, wykupujesz dostęp do tsunami na trzy dni i możesz na przykład mieć mecze na piątek, sobota, niedziela. Czy zarobisz? No, po 12 tygodniach mogę Ci powiedzieć, że wyniki są, no, takie, że one są aż niewiarygodne. To Wam powiem szczerze, one są po prostu niewiarygodne. No więc, y, zaraz Wam coś pokażę i sami sobie zobaczycie. Gram z Wami w otwarte karty, nie wiem, jak, jak to by trzeba było, jak niektórzy mi mówią, że Robert, ty te mecze zmyślasz, ty, że to ty sobie sam piszesz, później po meczach pokazujesz. No naprawdę myślicie, że mając 40 parę lat, chciałoby mi się e, robić coś takiego na serio? No nie, chyba, no, no powiem wam szczerze, nie, jestem zbyt leniwy, nie robiłbym tego, naprawdę. Nie chciałoby mi się tak rzeźbić. Daję wam słowo honoru, nie chciałoby mi się tak rzeźbić. Nie znam się na tych programach graficznych, bo kiedyś jak pokazywałem różne kupony, bo też nieraz ktoś tam się mnie pyta, czemu nie pokazuję stawek? Słuchajcie, ja nie jestem jakimś hazardzistą, który gra za 50 tysięcy kupon. Nie, ja nie muszę za tyle grać, naprawdę. Ja gram normalnymi stawkami, jak większość pewnie z Was. Mnie najbardziej jara to, że ja, tak jak Wam pokazywałem, 46 spotkań ostatnio, 44 trafione. No kumacie to? I wy mi się pytacie, dlaczego ja się jaram tym? Ja się tym jaram jak małe dziecko. Od pewnego czasu daję te mecze Robertowi z Akademii Gry. Robertowi T, ciągle muszę, musimy jakąś ksywę wymyśleć. On coś kiedyś mi mówił, że chciałby mieć ksywę czarne D, ale nie wiem, Robert, co mogę powiedzieć, bo to się może źle skojarzyć. No nieważne, dobra. Być może na sygnalu zrobi sobie jakiś takiego nika, to będziecie wiedzieli o co chodzi. No specjalnie daję mu te mecze, żeby zobaczył, żeby mieć takiego jakby bata nad głową, że ja tego nie wymyślam. To się naprawdę dzieje. Ja, nie, ja tych meczy naprawdę nie układam. No jaki miałby sens, gdybym ja to układał, ruszy to 31 i nagle się okaże, że wyniki są kompletnie inne. No słuchajcie, ja bym wyszedł na kompletnego debila, tak? No nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. Więc już zagram teraz z Wami w otwarte karty i coś Wam pokażę. Jeszcze Wam coś powiem. Te półtora gola, bo o to mnie cały czas pytacie. Słuchajcie, ponieważ całą platformę nie mam, nie mam szans, naprawdę, my w kilka osób nie mamy szans odpisać na Wasze wiadomości, yy, tak jakbyście chcieli, że co chwilę, że wy wyślecie o 18.00 wiadomość, o 18.30 macie odpowiedź. Nie ma to, to jest technicznie niemożliwe. Odpisuje kilka osób. Skala zainteresowania jest tak ogromna, że to jest po prostu niemożliwe. Więc bardzo Was proszę o cierpliwość. Wszyscy dostaniecie odpowiedzi. Chyba, że mail jest jakiś z jakimś, no wiecie, obraźliwym. E, jak, oczywiście zdarzają się różne maile, tak? No, tak jak Wam mówiłem, ktoś tam mi zadaje pytanie, czy ja jeszcze żyję. Jest zaskoczony, że jeszcze żyję. No to takie. No jakoś to mnie mocno nie rusza, tak? Bo ja wiem, że ja generalnie lubię ludzi. Ja wierzę w ludzi i wydaje mi się, że ludzie są fajni, tylko niefajni są ci, co mają po prostu coś im się tam w życiu wydarzyło. Nie wiem, no być może jest tak, że nie mają tych niezasranych pieniędzy i, i, i dlatego są źli, wściekli. Tu jakiś facet reklamuje tsunami i chce za nie tysiąc złotych dożywotnio. I mi się wydaje, że ten tysiąc złotych dożywotnio to jest w ogóle... No, że to jest szok, że to jest strasznie drogo i w ogóle ja Wam gwarantuję wszystkim, którzy zobaczycie te mecze już w przyszłym tygodniu, że będziecie się z tej kwoty śmiali. I wielu z Was nazwie mnie bardzo brzydko i, i powie, że pewnie na, na Waszym miejscu to byście sprzedawali to po 1000 zł, ale za miesiąc, a nie za dożywotnią. Nieważne. Posłuchajcie. Chodzi mi po głowie, a to już mówiłem, że ten trzydniowy ten, tak? To już mówiłem, trzydniowy dostęp. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Coś wam jeszcze chciałem powiedzieć, a o wyszukiwarce półtora gola. Zamiast pisywać w komentarzach pod na YouTube, ja nie mam, ja nie mam, ja coś tam. Słuchajcie, coś tam się wysypało, bo tworzymy tą platformę od zera. Jak widzicie, do, wyszukiwarka za wyszukiwarką wchodzi. Coś tam po prostu się, jak to mówi. Programista wysypało, momentalnie to chłopak ogarnął, ale okazało się, że chcieliśmy bardzo szybko wystartować z tą wyszukiwarką na półtora gola i zamiast od razu nastawić dostęp do żywotni, to ustaliliśmy wspólnie z programistami, że zrobimy tak, żebyście mieli na miesiąc, żeby to już ruszyło, a oni powiedzieli, że po miesiącu później ustawimy to już tak, jak ma być. No, troszeczkę daliśmy plamę i dziś, i teraz mija ten miesiąc, i dlatego są takie numery, że. Bardzo dużo osób z Was nie ma przez 2 czy trzy dni dostępu. Ja te mecze Wam cały czas na sygnalu wklejam, więc kogo jeszcze nie ma na Signala, niech wbija linka, wyślę mu, jak napiszę na info i tak samo z tym dostępem, bo tam już też się widzę teorie spiskowe. To jest to, co ja Wam mówiłem, co mnie najbardziej denerwuje. Jak ludzie od razu myślą, że to jest spisek. Robert już tam, ktoś w żartach napisał, Robert już pływa na katamaranie u wybrzeży Fidzi. Już dostałem jakiegoś maila, proszę Pana, Pana policja i Fidżi znajdzie, jak pan tam naprawdę pływa, ja mówię matko rozmaita. No i widzicie, ktoś sobie robi żart, a ktoś naprawdę myśli, że ja płynę na katamaranie koło Fidżi. No szok. No i z jednej strony się śmieję z tego, a z drugiej strony sobie myślę, no szaleństwo. Już dzisiaj dostałem około, nie wiem, 15. informacji od programistów, że kolejna grupa, bardzo duża grupa, nie będę Wam mówił ilu, bo znowu to męczy ileś tam osób. Więc jak powiem, że 700 osób, kolejna grupa dostała dostęp, no to za chwilę będzie wow! 700 osób, szok. Dużo, naprawdę dużo osób dostało już ten dostęp. Została ostatnia mi się wydaje grupa i serdeczna, ogromna prośba do Was. Jeśli miało być 7 minut, nagranie, kurczę, przepraszam, już kończę. Jeśli nie macie dostępu do wyszukiwarki Półtora Gola, a dostęp powinniście mieć, bo mieliście, bo teraz Wam wygasł, bo coś tam, napiszcie, bardzo Was proszę. Info małpa, ja szybciutko wysunę to do programistów, oni Wam aktywują konto w chwilę, oczywiście jak jest godzina 23, to tam już nikt nie pracuje, no więc trzeba cierpliwie poczekać do rana, a nie północy pisać, ja też nie mam, ja też nie mam, ja też nie mam info akademia gry.pl, i wszystko staje się jasne. Słuchajcie, jak wygląda tsunami? Już wam pokazuję. Wchodzimy na Akademię Gry, programy akademia gry.pl. Tu się nic nie zmienia. Tu będzie wszystko tak jak widzieliście. Jesteśmy tutaj. Jestem zalogowany. Widzicie tutaj yy, te wyszukiwarki, które mamy do tej pory. Mamy półtora Gola, mamy teraz tsunami. I teraz zagram z Wami w otwarte karty i coś Wam pokażę. Klikamy jak jesteście w akademii, znaczy jak już jesteście tutaj na tych wyszukiwarkach, a wiecie, że i widzicie już od prawie miesiąca, tak? Z miesiąc już jest półtora gola, nie ma możliwości, że jak ja teraz to kliknę, że tu są jakieś mecze, a ja je później pozmieniam. Ja nie mam takich możliwości w ogóle technicznych. Więc to, co kliknę, to się wyświetliło na dzisiaj. I będą trzy mecze na jutro, też wam je podam. Jeden będzie dla Was pewnie niespodzianką, i się uśmiechniecie co niektórzy. Ale dobra, już zdradzę coś Wam. Zobaczcie: klikamy sobie Tsunami, i w ten sposób będziecie widzieli mecze, które wyszukiwarka Tsunami wypluwa na dziś, na jutro i na kolejne dni. Na razie jest ustawione tak, że na dzisiaj, i zaczyna tam programista robić, żeby były też na jutro, bo go poprosiłem, żeby były na dwa dni z rzędu. Więc zobaczcie, i teraz jest odpowiedź yy, moja odpowiedź na Wasze pytania, dlaczego ja się tak jaram. Dlaczego czasami puszczam sobie muzyczkę z lat 90., cieszę się jak małe dziecko, łezki w oczach, i myślę sobie, wow! Reklamówki do dziada, nareszcie mamy ich. Zobaczcie, mecze dzisiaj wyplute przez wyszukiwarkę Tsunami Partizan U19, krajowa U19, tak jak wam powiedziałem. Założenie będzie takie i do momentu, i teraz posłuchajcie tego zdania. Założenie jest takie, że meczy z kursami poniżej 1,60 na jedynkę, oczywiście, 1,60 na jedynkę, te mecze są niewyświetlane. Przejrzałem, zrobiłem statystyki, wyszło mi, że tam jest dużo tak zwanych min, więc te mecze z kursami 1,30, 1,40, 1,50, 1,59 nie będą wyświetlane na razie zdarzyć się może tak, że są wyświetlane, ponieważ ja eliminuję jeszcze pewne ligi ale docelowo one nie będą wyświetlane a nawet gdyby były przez jakiś przypadek to będzie instrukcja zrobiona na górze jak w nią klikniecie będzie wszystko napisane jak grać jak grać generalnie więc ja tak jak wam powiedziałem zrobię dwie opcje, jedna opcja dla osób które będą chciały w meczu Partizan u, 19, u krajowa u 19 Zagrać jedynkę i oni sobie będą grali jedynki, ale będą te, nie będą mieli kursu mniejszego jak 1,60. A druga osoba, druga, druga grupa ludzi będzie grała jeden remis, co dla mnie jest po prostu fenomenalne. Tylko tyle wam powiem. Stadiony świata. No i teraz odpowiadam na Wasze pytanie, już kończę, bo miało być 7-10 minut, czy 12, a już się zrobiło 25. Partizan o 19, krajowa o 19. Czemu, Robert, ty się tak jarasz? No bo wchodzę na wynik i co patrzę? Sofa score, odpalam sobie jakąś tam stronkę i sprawdzam sobie wynik. Tym, 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 tym. Patrzę, wow. Nie zagrałbym tego meczu, jeśli byłoby poniżej 1,60. Ale ja nie wiem, aha, tu jest LVB, czyli tu było 1,57 w LVB. Jeśli w Fortunie albo w STSie Byłoby 1,60 i ja bym ten mecz grał. Wynik? 4-0. Czym ty się, Robert, jarasz dalej? Czy ja bym ten mecz kiedykolwiek zagrał, sam tak z siebie wymyślił? Nigdy w życiu. Następny mecz i to będzie wyrzucone. Wszystko z napisem CUP, czyli jakiekolwiek puchary będą wyrzucone. Na ten mecz nowe zamki, z tego co widziałem, na jedynkę był kurs 10. No to, no wiadomo, tak? Kurs 10 i ten mecz nie wszedł, przegrali, zobaczcie 10, przegrali 1-4 ale puchary, tak jak Wam mówię tu się na razie wyświetlają ale od startu programu 31 październik te kapy nie będą się wyświetlały, poza tym kursu 10 byśmy no nie grali, myślę, że do kursu 6 będziemy grali, powyżej 6 nie będziemy grali, bo to jest po prostu szaleństwo którego znowu nie zrozumie wielu polskich graczy, bo oczywiście grać z zagranicy, mam takie wrażenie że oni jakoś lepiej umieją liczyć to on być może będzie grał takie kursy i on trafi 3-3 takie mecze z 10 po kursie 10 i on będzie zarobiony a Polak po prostu jest niecierpliwy nie trafi pierwszego i będzie narzekał Fluminense 1.59 w Fortunie dzisiaj patrzyłem Robert Świadkiem odpuściłem nie do zagrania 1.59 jest poniżej 1.60 ja tego nie gram Atletico Paralense Podobnie, 1,59. Być może się teraz te kursy zmieniły, więc jak teraz by było 1,60, ja bym ten mecz grał. Eee, Kopaleras, coś tam, coś tam, mecz przełożony, bo sprawdzałem. Debreczyn U19, Ildes, coś tam, coś tam. No to jest ten mecz, o którym Wam już mówiłem na poprzednim nagraniu. Zobaczcie, czemu się Robert Takiara sofa Score to jest mecz z dzisiaj. Jeszcze sprawdzałem daty. Zobaczcie, co się dzieje strasznie mi coś mówi ten internet, a tak się chwalą, że on jest taki szybki. 5.25 7.2, full time. Widzicie, co się dzieje? Tsunami. Daje, że No Oczywiście, ja tutaj to jest domyślnie jeden remis, no ja tak kazałem zaznaczyć, żeby tak było wpisane, jeden remis. Ale tak mówię, będą dwie grupy. Jeden będzie chciał zagrać, bo widzicie, teraz jest Teraz jest coś takiego, nie wiem czy Wy to zrozumiecie, czy tego nie zrozumiecie. Jeśli ja gram każdy kupon za 1000 zł i chcę grać singla za 1000 zł, no to nie oszukujmy się. Wiadomo, że 5,25 za 1000 będę się bał zagrać. No to już nawet ja gram z 21 lat. Nie będę Wam tutaj kitów lepił, że tak nie będzie. Ale czy zagrałbym jeden remis po kursie, pewnie z 2,93,3 na, na to? Oczywiście, że tak. Wygrywam 3000. Czemu się jaram? No jaram się 5 kurs, 5 coś, komputer wskazuje jedynkę, drużyna wygrywa 7-2 deklasacja. A dziad robi 1.44 na faworyta, akademia, jakaś tam coś. Lecimy dalej. Tanzania, Kitajo, coś tam. Sprawdzamy sobie wynik tego meczu. Jak się skończył następny mecz. Dzisiejszy to są mecze, wszystkie z dzisiaj zobaczcie 2.09 tu kurs Rus 2.08, 2.09 czyli jak najbardziej do zagrania. Tanzania wygrała. No dobra, na razie się nie jaram, bo to może być jakiś tam yy, fart, nie? Bo tam no fart, no to zawsze ci co nie wierzą w nic, oni zawsze mówią: E tam, Robert, to jest fart jakiś. Dobra, odpalam sobie gogle bo większość tych meczy, które będziemy tutaj grali, oczywiście na live, scores, na live score nie ma sprawdzamy sobie Prime Bangkok Chiang Mai United sprawdzamy sobie co to się dzieje z tym mecz, dzisiaj sprawdzałem na kilku stronach, żeby jakieś gafy nie popełnić bo czasami są mecze z innych dat wchodzę sobie, patrzę Chiang, Yang, Sriang nie wiem w ogóle o co chodzi Prime Bangkok, 5.20 widzicie co się dzieje? LVB 5.20 znowu podobna sytuacja jak wtedy a na jakiejś innej stronie widziałem kurs 4. Nieważne, czy 5, czy 4, nieważne. Ważne, że znowu gramy przeciwko kursowi. Wyszukiwarka wskazuje. Zobaczcie, tam trafiliśmy kurs 5 na tym Debreczynie. Tu trafiamy znowu kurs koło 5, tak? Tanzanię trafiamy po 2. Nowe zamki, czy byśmy grali po 10? No szczerze byśmy nie grali po 10, bo nie, będzie, nie będą się w ogóle wyświetlały te puchary, więc nie będziemy tego grali. Eee, ten mecz jest jeszcze przed nami, Juventus, tuku, coś tam, coś tam, Urugwaj, jeszcze ten mecz jest przed nami, 21, on się bodajże zaczyna. Sprawdzamy dalej, Gnistan, playoffy, jakieś playoffy, Gnistan, ja znowu pamiętajcie, zawsze tym, co grają za dużą kasę, polecam jeden remis, zobaczcie, i tutaj się opłaciło, i Panie Robercie, widzisz Pan, przy panu zagrałem ten kupon, jeden remis i miałem tam duży kursik z 1,50, coś chyba miałem, więc no ja wiem, dla was nieduży, dla mnie bardzo duży. Kolejny mecz, gdzie remis ratuje nas i ratuje nam kasę. I zobaczcie, jakie tu były kursy. Totalne szaleństwo, tu spadało z 2,95, z 3,05, 3,05, 2,90. Weszło. Czemu się, Robert, dalej jarasz? No zobaczcie dalej. Czyli mamy to. Kolejne nam weszło, tak? Lecimy dalej. Nea Salamis. To jest Cypr. Sprawdzamy wynik Cypru. Sami powiedzcie, ile razy macie coś takiego, że zagraliście u dziada, sprawdzacie wyniki i macie mecz za meczem trafiony. Bo ja tak nie miałem. I dlatego się jaram. Miałem dużo trafionych, ale nie aż taką ilość. Sprawdzamy Nea Salamis. Kurs 2.24 rósł. Z tego co pamiętam wszyscy grali na dwójeczkę. Wynik cztery koło. Dla mnie to jest po prostu i tak to się odbywa od 12 mniej więcej tygodni. Sprawdzam te wyniki i widząc te kursy myślę sobie, Boże, to jest po prostu niemożliwe. Zobaczcie. Wszyscy grali, znaczy wszyscy. No spadał kurs, tak? Z 3,70 na 2,70 wszyscy grali na dwójkę. Na ach nas. Bo pewnie poszedł jakiś tak zwany fake news. Wynik 4-0, trafiamy kolejny mecz. Zobaczcie, co się dzieje. Trafiliśmy tam 5, tutaj, trafiliśmy 4 banko, trafiliśmy tam za nie 2, trafiliśmy gnistan po 1-0, 1 remis, tam był też 1:50. trafiamy na Salamis po kusie 2-20. O, i właśnie się wygada, zobaczcie, i to jest koniec. To są wszystkie mecze. Miałem wam tego nie mówić, ale wam powiem i zobaczymy, jak wy zareagujecie. Zobaczcie, i wyszukiwarka pokazuje na jutro. Palatinajos Ren, jeden remis. No, ten mecz to wam coś powinien powiedzieć. No tak. Znalezione w sieci. Macie mnie. Znalezione w sieci. Ale dużo ludzi też w sieci ten mecz obstawia. Yy, jak zobaczyłem, że wyszukiwarka go pokazuje, pomimo tego, że to jest jakiś azjatycki puchar. I często gęsto bywa tak, że... Jak wejdziecie w head-to-head, head to, head, to zobaczycie, że bo oczywiście ja też grzebałem, tak? Że faktycznie Australijczycy przyjeżdżają do jakiegoś zespołu z Kambodży i Kambodża wygrywa, 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 przegrać nie może. I dlatego prawdopodobnie algorytm pokazuje ich jako faworytów. Dodatkowo idealnie wpisują się w naszą jedną z wędek. Więc kto wie, kto wie. No i na końcu mamy Palmeira, São Paulo. Nie wiem, jaki jest tutaj kurs. No możemy zobaczyć, Palme, Palmeiras o pierwszej w nocy to gra, więc to, będzie, więc to będzie na następny dzień. I teraz macie właśnie odpowiedź na pytanie, momencik, Palmeiras, 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 Brazylia. Jaki jest kurs na ten Palmeiras? Już patrzymy. Dwa, zobaczcie, dwa z São Paulo i rośnie. I znowu ludzie grają. Z 1,79 wzrosło. I teraz zobaczcie, o co mi chodzi. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. Trafiamy takie kursy. Mega kursy. Po 4, po 5, po, po 2,90, po 2. I tu znowu trafiamy 2,20. I teraz ja Wam podaję 3 mecze. Czyli my z tego dnia, już dzisiaj, gdybyśmy to grali wszyscy, czy jeden remis, to byśmy trafili. Elegancko, znowu wszystkie kupony zakładam i uczciwie mówię, że tego meczu po kursie 10 byśmy nie grali. Oczywiście, ja wiem, że w komentarzu ktoś po złości, jakiś taki mały, złośliwie jest, napisze: Ta, nie grałbyś. Teraz mówisz, żebyś nie grał, bo on nie wszedł. Nie grałbym. Obiecuję wam, że w tej instrukcji będzie napisane: gramy do kursu 6. Większe kursy nie wchodzą. Te większe kursy pojawiają się przede wszystkim z tego, co zaobserwowałem w te 12 tygodni. W Pucharach, gdzie faktycznie ten algorytm, mi się wydaje, nie do końca szacuje dobrze, bo to są Puchary. Więc on bierze jakieś dane z ligi i wiecie, i to jest po prostu jest ten. No i teraz, czemu ja Wam nie podaję wcześniej? Czemu, Robert, nie możesz podać wcześniej meczu? No, właśnie dlatego, że zobaczcie, zarobiliśmy tutaj dzisiaj kupę kasy i teraz załóżmy, Pana Tinajkos wejdzie, tu będzie remis, a to nie wejdzie. I co wy powiecie? Po słabo. To się to tsunami to nadaje na ten. Ale nie macie pełnego obrazu, rozumiecie? Nie macie pełnego obrazu. I na tym to wszystko polega. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na wasze pytanie, dlaczego się tak jaram. I jeszcze wam coś powiem. To nie jest przypadek. To trwa od 12 tygodni. Dzień w dzień. No czasami były dni, gdzie nie patrzyłem faktycznie, bo tam rodzina, coś, jakaś wycieczka, wyjazd. Ale to się dzieje. Te 46 meszy, które wam ostatnio pisałem i 44 trafione, to nie była ściema. Dlatego tak mocno się tym jaram. Więc, żeby wyjść naprzeciw tym wszystkim hejterom, którzy być może nie mają tysiąca na dostęp do, do żywotni, przygotuję prawdopodobnie, jeszcze to muszę przemyśleć, zobaczę co napiszecie w komentarzach, przygotuję taką opcję trzydniową. Zapytam się jeszcze programistów, czy to się da rado ogarnąć, no ale ja już od nich usłyszałem wiele razy, że wszystko się da ogarnąć. No więc, yy, i mam nadzieję, że wtedy ktoś, kto wejdzie na trzy dni, fajnie sobie zarobi, i wtedy być może skorzysta z jakichś dłuższych opcji i będzie cieszył buziaka, bo to jest mój cel. To jest mój cel. Dzisiaj kolejna osoba. Widziałem kolejną klepsydrę. Ktoś tam dzwonił, że znowu ktoś jest w ciężkim stanie. Także słuchajcie. Ja wiem, że smucę, ale życie przemija, ile ja dostaję od was maili to jest, ja wam powiem na końcu, też jest fajna rzecz. My wszyscy żyjemy w tej chwili w takim yy, w takim, ja jednak nie, nie, nie wiem jak to powiedzieć, yy, w takiej iluzji. Ludzie wypożyczają sportowe samochody, bo przecież można, no też mógłbym wypożyczyć sobie sportowy samochód. Chcecie to wypożyczę. Na jeden dzień. Kurczę, spotkamy się gdzieś pod Krakowem, pojeździmy sobie. Zapłacę dwa tysiące za dzień, weźmiemy sobie jakieś Lambo, Srambo, czy coś, pojeździmy sobie, albo nie wiem, G-klasa, albo coś, i robimy sobie fotki, do tego wynajmiemy sobie jakiś apartament gdzieś nad jakimś jeziorkiem, czy coś, i zrobimy taką, wiecie, otoczkę, że wow, co my nie jesteśmy i w ogóle. Ale jak dostaję od Was maile, ten miał wypadek, tamten ma ciężką rehabilitację, ten ma uszkodzony chęgosłup, tamten jest ciężko chory, ten coś, ten tam. To powiem Wam, że właśnie dlatego to robię między innymi, żeby właśnie Wasze te buźki w, tych, w tym ciężkim życiu, bo życie jest piękne, chociaż ta piosenka w życiu piękne są tylko chwile, to jest absolutnie trafiona w dziesiątkę. Życie jest ciężkie. To nie jest tak, jak pokazują ci influencerzy, że wszyscy jeżdżą Lambo, każdy się bawi, Marbella, jachty. Nie, to jest wszystko, to jest ściema. To jest w większości ściema. Zauważcie, jak kończą ci ludzie, którzy tak to pokazują. Odwyki, jakieś inne cięższe rzeczy. Chłop się chwalił, już go nie ma. Także nie wierzcie do końca w też tak, wiecie. Być może to, że właśnie ja chcę tak tak zrobić jak chce, boli niektórych, bo oczywiście, tak jak wiele razy dostaję informacje, po co je łopie, Roberciku, dajesz to ludziom, zamiast sobie sam, zak, gdzieś tam się w piwnicy zaszyć i grać sobie to i... Ale to są znowu ludzie, którzy nie umieją liczyć, a kto bardziej kumaty, niech sobie policzy. I, i tyle w temacie, słuchajcie, mam nadzieję, że buźki się będą za tydzień cieszyły, Wiem, że się będą cieszyły, no bo przecież to się nie, nie zmieni nagle z dnia na dzień, bo wy zaczynacie grać. No Nic się nie zmieni. Mecze na jutro widzieliście. Na razie są trzy, oczywiście prawdopodobnie za godzinę, dwie, trzy będzie aktualizacja i tych meczów będzie znowu około dziesięciu. No, no i tak to trwa. No. Jutro będę rozliczał kolejny dzień i znowu będą same zielone. I pokażę wam, że znowu to weszło i znowu ktoś tam mi napisze, że to sobie sam robię w jakichś programach graficznych i, i, i to, że to wszystko ściema, że to jest nieprawda. I czasami sobie myślę, ja wiem, że świata nie naprawię, że nie uleczę, że wszystkich nie zadowolę, że zawsze będą tacy, którzy narzekają. Pokazuje chłop na półtora gola, że na 34 kupony trafił 30%. Ale zawsze będą tacy, którzy będą mówili, słuchaj, a mi tam jeden mes z tych 20 nie wszedł. Ja akurat ja trafiłem ten jeden z 20. I zamiast chłopaki lecieć dalej, zamiast podpatrywać, jak grają ci inni, że oni na przykład grają na półtora gola, zobaczcie, najwyższe kursy już wam zdradzam. I dlatego ma taki świetny wynik, bo gra najwyższe kursy, to wy siedzicie pół dnia i zastanawiacie się, dlaczego Trabzonspor sporo. Nie było powyżej 1,5 gola, i rozkminiacie. A może tą drużynę usunąć, a może coś, a to nie ma żadnego znaczenia, bo 15 razy później ten trabzonspor będzie w cudzysłowie wypluty przez wyszukiwarkę, i on wejdzie i na nic wasze te, te rozkminki. Naprawdę, szkoda czasu. Bawcie się, żyjcie, kochajcie się, szanujcie się, i, i tyle. No, i wygrywajmy. Miejmy te reklamówki przygotowane na ten 31. Naprawdę. Ja chcę, żebyście robili zdjęcie przy okienku, jak odbieracie wygrane. Zobaczycie, jak to zrobimy z tego. No, będzie beka roku, no. Będzie beka roku, jak to mówicie. Albo jak niektórzy piszą, będzie XD. No, XD to jest najlepsze, bo dzieciaki takie w przedszkolu po 4-5 po 5 latek też widziałem, pisały XD. I ktoś mi tam nieraz pisze: Ty, Robert, cała ta twoja akademia to XD. Ja się, myślę: No i wszystko jasne, kurczę. No i niech tak będzie, cieszmy się, śmiejmy się i tyle. Mam nadzieję, że w te 40 minut odpowiedziałem na Wasze boże. Ile ja gadam? Faktycznie, to jest jakiś, do jakiegoś lekarza muszę z tym iść. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na Wasze pytania, czemu ja się tym jaram. No, jaram się, bo w życiu bym tego nie obstawił, w życiu bym takich kursów nie grał, jakiś debreczny po 525, jakaś młodzieżówka. Wczoraj bałem się tych młodzieżówek, wszystkie weszły 3. No i tyle słuchajcie w temacie. Wszystkiego dobrego Wam życzę, trzymajcie się, 42 minuty gadania. Jak ktoś dotrwał do końca, no to naprawdę serdecznie gratuluję. Strzałka, hejka.